Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Jak widzicie, mam pęknięty naszyjnik i znajduję się w archiwach książęcych. Dokładnie w tym miejscu, zaraz na początku, tutaj pojawił się kryształowy golem, którego musiałem zabić i z niego właśnie wypadł ten pęknięty naszyjnik. I zobaczmy, czy to jest kluczowy przedmiot, czy to jest... coś innego. Tak, to jest kluczowe. Pęknięty kamienny naszyjnik z potężnym zaklęciem. Połowa pękniętego kamiennego wisiorka. Winorośl zdaje się pochodzić z Ulasil. Ten starożytny kamień wręcz emanuje potężną magią, a jednak dzisiejsi ludzie nie potrafią używać ani nawet wyczuć jego siły, której aura składa się jednocześnie z czci i nostalgii. Okej. I teraz wedle poradnika, żeby ten wątek dalej kontynuować, muszę udać się tam, gdzie uwolniłem Dusk, do tamtego golema. A żeby to zrobić, to muszę najpierw dostać się do ogniska, ale jako już posiadam jeszcze zdobytą, nawet nie pamiętam teraz gdzie, duszę strażniczki ognia, no to przejdę się najpierw jeszcze do kaplicy, aby sobie wzmocnić moją buteleczkę. A żeby sobie oszczędzić czasu, to wolałem zjechać. Bo już wolę od razu zjechać i być w kapliczce, niż jeszcze dodatkowo potem się teleportować z dołu. Tutaj. Tak więc okej. Lecimy na dół. Tu pewnie spróbuję kopnięcie. No jakbym mógł, to bym go skopał od razu. Ale wtedy nie moglibyśmy gadać z nią. Chociaż w sumie i tak z nią nie mogę gadać, bo ona... Czy mogę, ale ona nie chce ze mną gadać. Ciekawe jestem, jakie jest maksymalne ulepszenie tej butelki. Ale dobra. Nieważne. Zacznijmy. I teraz tak. Teleportacja. No tu oczywiście nie będzie niczego stricte w ogrodzie Darkroot, więc po raz kolejny lecę do parafii nieumarłych. No i cóż. Ja muszę po raz kolejny przebyć całą tę drogę do tamtej miejscówki. Ale w sumie jakoś to będzie teraz w miarę zahaczało o coś nowego. To może mi się przebiec razem. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to pogadamy z Andre. It's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. How's about you leave that ember with me? I'm just an old smith. I'd give my left arm for a gem like that. Yes. Well, thank you mightily for that. Now, just leave the rest to me. Andre of Astora gets the job done. You shall see. No, i mamy teraz... Jeśli chodzi o zwykłe bronie, to jest najlepszy kowal, jedyny kowal, który może chyba do takiego poziomu, czyli do plus 15, ulepszyć broń. Ale jest to niestety tylko zwykła broń. Takiej broni jak ten miecz, który aktualnie posiadam, do plus 10 żaden żar nie pozwala ulepszyć, ale w sumie już sama ta broń na plus 5 jest OP, więc jakby to mogło być na plus 10 jeszcze ulepszone. O boj, jakie to by spustoszenie siało. Tak ja już teraz tym one-shotuję praktycznie większość przeciwników. Tego golema te kryształowe golemy, przecież ja tam je robię po prostu na dwa ciosy z tego miecza. I to nawet nie trzymanego oburącz. To pokazuje faktyczną siłę tego oręża. Dobra, tu w razie gdybym zginął, to sobie odpocznę przy tym ognichu. Bo nie chcę mi się biec całego tego kawałka, to zawsze oszczędność czasu. Tak więc... No. Szybko. Idź stąd. Jeden i drugi. Tak się myślę, czemu to takie małe? Proszę.
wyjaśniło się. Oczywiście typy podeszły za blisko. Dobrze. I teraz jak to było? To było chyba jakoś tak... tędy do Alwiny, potem przez mostek i... do krańca i potem cały czas w lewo. Ty wróć, w prawo. Nawet nie walczę z tymi gośćmi, nie? Po prostu idę dalej. Bo i tak jak dojdę do tego miejsca z drabiną, to nic odpuszczę, będę za nie opuszczał już wcześniej. Serio? Chłopy, dajcie ze siana. Co, było mnie gonić? Aż wypiję za waszą głupotę. Właśnie, gość mi z tą tarczą przypomniał o tym, że sam zgarnąłem takową. Tarcza górskich bandytów ma nietypowy kształt i jest ozdobiona wizerunkiem czarnego pająka. Zapewnia odporność na trucizny. O, 100% negacji fizycznych i większa negacja ognia. Nie wytrzymała, ale tylko leciutko. A, tylko 2 punkty od ognia i mniejsza stabilność. Nie, to nie będę wymieniał. Jeszcze właśnie, set rozbójnika. Kaptur bandytów napadających górskie... sioła? Okej. Okay. I atakujących podróżnych. Chroni przed oślepiającym słońcem, pyłem i piaskiem, a także pomaga odróżnić w ogniu walki swojego od wroga. No chyba, że wróg też ma coś takiego. Wtedy radź sobie. Tu jest to samo. Tkanina i skóra wzmocnione warstwą metalu zapewniają dobrą mobilność i ochronę. Okej. Okay. Tutaj... to samo i tu też to samo. Dobra, teraz tak, tu idę na wprost, to tam jest grób Arturiasa, a ja muszę iść tak troszeczkę w tym kierunku, żeby dojść do tego zejścia, gdzie walczyłem z Hydrą. Omijam oczywiście wszystkich przeciwników, gdyż nie mam nawet chęci walki z nimi. Dopiero mówić o czasie, jeśli chodzi o serię. Dobra, czekaj, to było co? To było tu? Czy tu będzie gdzieś ten most? Tak jest. Okej. Czyli przez most, po drabinie i potem do tamtego krańca, gdzie byliśmy wcześniej. Gdzie uratowaliśmy oczywiście Tas. Teraz jej znak przyzwania jest stamtąd zniknąć. Z tej odległości nawet nie byłoby to widoczne, ale ja to wiem, nie będę tam podchodził specjalnie. Po prostu było powiedziane, że w momencie, gdybym zdobędę ten naszyjnik, to jej znak przyzwania stamtąd zniknie i muszę iść właśnie tam, gdzie ją znalazłem. Znalazłem tego golema, w którym była uwięziona i tam właśnie coś się stanie. Nie wiem co. Coś ma się wydarzyć. I zabierzmy to do jakiejś nowej lokacji. Boli mnie jeszcze fakt, że gdybym udało mi się wrócić do Azylu Nieumarłych, a jest to możliwe, tylko po prostu muszę jakoś skoczyć na tą cholerną półkę. Faktycznie jest coś nowego. Skoczę tę cholerną półkę, wejść potem na górę, obok zebrać przedmiot, po czym powtórzyć operację i wejść do gniazda tego ptaka, to on powinien mnie do tego Azylu z powrotem zabrać. Tylko problem jest taki, że nie potrafię do tego cholerstwa wskoczyć. Okej, tego gościu wyszło. Szybko leci. Teraz zanim sprawdzimy to, co wygląda jak, nie wiem, magia, no wygląda jak magia odchłani, dodatkowo jeszcze jakaś wyrwa w czasie. No dobra, może w czasie to przegięłem, no ale no bynajmniej w przestrzeni. O, cały set dusk! No ale wątpię, że to są jej zwłoki. Było powiedziane, że jak zrobię całość tego sidequesta, powiedzmy, bo to jest taki duży sidequest, to powinno mi to w tym momencie odblokować ten
w sensie odblokować znowu jej znak przyzwania, czyli ona po prostu będzie żyć. Specjalna korona magiczna oferowana Dusk, księżniczce Ulasil po jej narodzinach. Jej właściciel zostaje obdarzony różnymi rodzajami magii. W ten sposób zwiększa się siła i skuteczność magii posiadacza korony, ale rosną również obrażenia od niej odnoszone. Czyli coś za coś. Bijecie mocniej magią, ale też mocniejsze od niej dostajecie, mocniej dostajecie od niej w pysk. Suknia ze starożytnej, upadłej krainy Ulasil. Jedwab koloru kości słoniowej jest bogato haftowany. Posiada też starożytną moc magiczną. To ubranie nie daje żadnej ochrony fizycznej, ponieważ nie jest przeznaczone do noszenia podczas bitwy. No właśnie, to jest ubranko tylko... O, podziwiajcie, jaką ma ładną sukienkę. Staroświeckie rękawice. To samo, co przed chwilą. Oczywiście raz za bardzo poleciałem. Tutaj... Tutaj też to samo. No, do przewidzenia. Dobra. Co ja muszę zrobić z tym? A, okej, mam to zbadać. Dobra. O, cutscenka. Co jest? Aha. I co, tak po prostu, bez żadnego wyjaśnienia, jakaś wielka łapa mnie złapała i przeniosła do ogniska przy ogrodzie sanktuarium. Okej. Czy ja chcę to rozpalić? No myślę, żeby się przydało. Więc rozpalmy to. Już wiadomości jestem akurat ciekaw, co ludzie powiedzą na to, co się tutaj stało. I ostatnie człowieczeństwo. Dobra, wstawaj. Uważa na niesamowita pułapka. Okej. Nie wytrzymam tego. W jakim sensie? Plama krwi. O! Ogon na wprost. Chwalmy słońce. Serio? Boss? Tak, strażnik sanktuarium. Świetnie, jakaś wielka mantykora. Dobra, to było w sumie do przewidzenia. Jak ma kopyta, no to będzie też bić. O, super. Wstawaj i bij. Pewnie pluj sobie jeszcze błyskawicami, czemu nie? No, minimalnie brakło, no. Aha, tak z dupy mnie zatruł. Zatruł po prostu jednym ciosem ogonem. Spoko. To projektowo tego bossa. No nie! Nie wierzę! No co za szajs! Nie dało mi nawet wziąć łyka butelki! Nie wierzę! No jaki turbo scam! Dobra, czy ja mam może boskie błogosławieństwo przy sobie? Mam. Świetnie. To się przyda. W razie W będę miał. To się, bo to ma chyba krótszą animację niż butelka Estusa. Która to w ogóle ma śmierć na odcinku? Dobre pytanie. Udław się tymi błyskawicami. Ty, a propos Ty właśnie, przecież ja mogę sam się z nim bawić w błyskawice.
oczywiście. 150 błyskawica, okej. Okay. A, nie dam się zatruć. Cwaniaka. Leci. Dobra, kryształowa materia dusz, ile zada? To byłoby też fajnie, jakby trafiła najpierw, nie? O, wow, ciwo bije dużo, dużo mniej. Kurde, nie zmieniłem sobie włócznie na kryształową. Dobra, a włócznia sama ile zada? Jak trafi, to się przekonam. O, wiele więcej. Dobra, teraz leczonko. No, jak on zdążył tego odskoczyć? Włócznia! Poważnie? Oj, przerwałem mu atak, co jest najlepsze. Okej, czyli tego miecza nie mogę tak buffować. To jest bezużyteczne raczej na niego. No co jest?! Jak on ciągle tego odskakuje? No w sumie... Ciekawe, czy ja mu też mogę odciąć ogon. No do sprawdzenia. To nawet musiałby ten aga atak strzelić. Estus. O właśnie ten, tylko musiałbym go jeszcze uniknąć. Wow, tylko blokowanie coś daje. Przez 50 zwykłych strzał. Biegiem. No dobra, jeden strzał jest po nim. Kurde, gdybym zdążył chociaż upić sobie jednej butelki, no to już bym to miało za pierwszym podejściem. Gin! Dusza strażnika. Człowieczeństwo. Dobra, czekaj. Skąd ja tu przyszedłem, a... Gdzie mam iść? Za stamtąd przyszedłem, czyli muszę iść tędy. 30 tysięcy dusz. Nie mało. Tak, są schody, dobra. Zobaczmy, czego takiego pilnował? Po tym, że jakiegoś sanktuarium. Sanktuarium Ulasil! Proszę. Kolejne ognicho. O, okej. Okay. Duch stoi obok grzyba, a nic się nie dzieje. Czyli... Chyba da się z nim pogadać, mi się wydaje. Czy mogę? Jest, ogród sanktuarium. Dobra, już tam widzę. To strojenie magii poproszę. A no, boże, przecież no tak, nie mam tego. Nie mam levela, żeby to... Levela w inteligencję, żeby wykorzystywać te włócznie dusz. Dlatego jej nie wsadziłem. Dobra, ale tę kryształową broń wyrzucę. Ten fabryk też. O, natomiast... Okej, to było dziwne. Naprawę... Nie, w sumie nie. Ale światło? Światło może być fajne. No, Camelona też mogę wziąć. Chyba dla testu. Zobaczmy. Kameleon. No, fajne. I światło. No, też nie było. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described.
I thank thee deeply for rescuing Her Highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Ulusiel. Proszek naprawczy, żywica złotej sosny, katalizator. No, nic, co może mnie szczególnie interesować. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulusiel. Knight Artorius came to stop this, but such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt, he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Okej. Thou shalt see an abyss. Dobra, to już się powtarza. May the flames guide thee. Okej. Serio? Artorias tu był? Ciekawe, jak mu poszło. Dobra, 22 prawie minuty. Mieliśmy jeszcze dalej. A, chociaż w sumie, zanim pójdę dalej, to może stanę się człowiekiem. A, jeszcze obszajmy tę duszę strażnika. Dusza strażnika sanktuarium, białego skrzydlatego lwa, który obawiał się, że otchłań będzie się rozprzestrzeniać. Strażnik wykazywał cechy rozmaitych zwierząt, nie tylko lwów, co może sugerować, że nie był on zwykłym zwierzęciem. Lecz raczej istotą bliższą demonu. Tfu! Ironia losu jest taka, że goście nawet, że on nawet nie był silny, tylko był przez te... Mówię, no gdyby dał mi chociażby na chwilę łyknąć sobie Estusa, pokonałbym go za pierwszym podejściem. To ognicho też rozpalmy, żeby mieć 20 estusów. W ogóle też sprawdziłem sobie listę ognisk, do których da się teleportować. Niestety, bo miałem przez chwilę takie, a może jak rozpalę ognisko, dopiero wtedy mogę do niego się teleportować. Nie, niestety. Dopiero od drugiej części jest opcją teleportowania się do każdego ogniska w każdej grze. Boże, w każdej lokacji. Po drugiej części Dark Souls. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu. Ej, wait a minute! Czekaj, to nie jest ten... Tak, tu jest ten most! Tak, tu będzie później grób Artoriasa! Okej, czy my się czy ja trafiłem? Królewski Las, czy ja trafiłem z tą wyrwą w czasie? Cyk, one shotik. No. No to tutaj też powinien trafić o wiele wcześniej. Czyli czekaj, czyli ogród Darkroot to jest późniejszy Ulusiel? Czy on został założony na szczątkach lasu. Okej, takiego czasu się nie spodziewałem. Ej, patrzcie, ten jest stosunkowo silniejszy od swoich towarzyszy. Ci niczym strachy na wróble padają od razu. Jego też się nie opłaca blokować, bardziej warto go unikać. No, serio? Pewnie odłamek titanitu miał. Bo to jest jedna z tych rzeczy, których mam maksimum.
Okej. I dostałem gonga na mordę. Dobra, to jest to ładowane. No nie daj mi tego ciała oszabrować, no co za gość. Ładowany. No, co za gość, minimalnie. Ładowane, ładowane, ładowane. Jeden skusik wystarczy, myślę. Jest, zdążyłem. Dobra, gdzie są te zwłoki, które chciałem przeszukać? Tutaj. Kępka fioletowego muchu. O, okej. Duża miejscówka. Ciekawe, co mnie tam czeka. Dobra, tutaj powinna być Alwina. Ciekawe, czy dalej się tu znajduje. Skrót chyba. Ale to ma później. Przecież nie bardzo wiem, skąd miałby ten skrót prowadzić. Rękawice bojowe strażnika. Czekaj, czy ja teraz pomyliłem wieżę? A nie, po prostu tutaj jeszcze nie ma tego połączenia. Ciekawi mnie, jak to połączenie zostało dobudowane. Dobra, to skoro tam nie mogę tam przejść, no to jak mam dojść na drugą stronę? O, tu rzeki nie ma. Dziury w skałach. Na szczęście to nie... Na szczęście w tamtą dziurę... Czy wróć, na szczęście w dziurę w ogóle nie wpadłem. Okej, no tak, jeszcze jest ta... Jeszcze jest ten nos przecież. Może więcej typów. No głównie ten, nie? Bo akurat jakbym miał tutaj samych tych patyczaków, to byłoby spoko, bo oni są łatwi. Ten jest irytujący. No. Ale oburącz miecz trzymany go ładnie rozkłada na łopatki. W ogóle ten wygląda, jakby ktoś krystalizacji jeszcze poddał. Nogawice strażnika. Okej, czyli powoli kompletujemy set. Wow! Okej, to była ostatnia rzecz, jakiej bym się tutaj spodziewał. Serio. Ostatnie, czego się spodziewałem, to taki wjazd smoka. Jaszczurka! Moja? No i świetnie. Oczywiście da mi coś, czego już mogę... Okej! Zaskoczył mnie! Zaskoczył mnie! Góry zszedł? Jak ta wiadomość ostrzegała, czy jak? O! Patrzcie tutaj! Co? Ziemia powoli gnije, czy jak? Czy może to wpływ otchłani? Uważaj na urwisko. Dzięki za info. No nie zauważyłem, że jest tu jedno wielkie urwisko, nie? Dobra, no idziemy powoli tam. Pół godziny już.
Co jest, zbiera się na burzę, czy jak? To jest wystarcza zwykła, tak? Nigdy nie jest wymagany. W sensie oburącz. Zobaczmy tutaj. Mogę z tego coś zabrać. Dusza dzielnego wojownika. Okej. Okay. Żeby to wziąć, to musiałbym jakoś tak iść dookoła, no ale teraz mi się już nie będzie mi się chciał potem wracać. Może we własnym zakresie to jakoś zagarnę. Lećmy tu póki co. 15 estusów. Nie! Dobra, jedna błyskawica poszła się właśnie chromolić. Trochę overkill z leczeniem, no ale... Nic lepszego nie mam. Fajnie mam tutaj te nożyce ogrodowe. A jakby to są co? Ludzie z Ulasil? Czy jak? Bo nie czaję. Złota moneta, okej. Okay. Tam jest ten cały... Nie, tu jest... A, patrzcie! To jest całe miasto nieumarłych. To jest jakiś kawałek tylko, czyli to jest, czyli na szczątkach Ulasil powstało miasto nieumarłych. No bo te, w sumie właśnie, te, ta sama wieża już się wali, czyli... Za czasów Gwyna już pewnie nie istniała. Długo wlał góry. Gotowane. A jednak nie. Chyba, że ładowane, ale... Tak, muszę być... Tak, jak jestem blisko, to on to będzie tak wyciągał. O właśnie. Dobra. Dwie ręce. Dziękuję. I żegnam. Tam kolejna jaszczurka. Czekaj, czy piorunem mogę ją zabić na strzał? A już dobra, nieważne. Przyuważyła mnie. Okej, co jest tutaj? Okej, jest winda. Oho. Boss jak nic. To nie jest kolejne przejście do lokacji. To jest jak nic, walka z bossem. Hej. Ktoś ty? Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Okej, okay, czyli trafiłem. Jesteśmy w przeszłości. Tak. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. O, zielony pąk. Mchy, nóż, bomba, ponętna czaszka. O, ten talizman ma. Świetnie. Szkoda, że teraz dopiero go odkryłem. Kość. O, człowieczeństwo, poproszę. Ile? 13 aż ma. Fajnie. Nie, kup. A strzały? Zwykłe, duże, pierzaste. Okej, okay, a bełty już mam wszystkie. Powiesz coś ciekawego? Did you happen across Knight Artorias? The legendary Abyss Walker from the old tales. Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. So... What did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Niczego nie zmusił, bardziej poprosił. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Stary, tak w sumie to cię nie znam.
Pierwszy raz cię na oczy widzę. Kim ty jesteś, typie? Jakieś imię masz może? A, i to jest skrót stąd, okej. Dobra, to już tak na wszelki puszczę go tam. Tam dalej, śmierć. Dobra, czyli w razie jakbym zginął na bosie, to stamtąd mam szybkie przejście. O kurde, tam jest przedmiot? Nie zauważyłem tego nawet. W sumie jak miałem, jak się nie rozejrzałem dookoła. Tu mogę zejść niżej. Nie! Dobra, nie to chciałem robić, ale już dobra. Dusza dzielnego wojownika. Tam chyba nie ma nic ciekawego, no to zostawmy to. Zanim przejdziemy za mgłę do najprawdopodobniej walki z bossem. Co się kryje tutaj? Chyba kolejny skrót, ale tym razem z góry. Tak? Nie, Boże, jaki skrót? Ja gadam, że ja tędy przyszedłem. Tak? Czy... Nie, tędy przyszedłem. Okej. Okay. Tam mamy skrócik. Tutaj dalej gdzieś mogę dojść, czy nie bardzo? Chyba nie. Dobra, nie ma zbyt wielu ścieżek. Palmy słońce. Zbliża się dziwna istota. Nie wytrzymam tego. Czyli pewnie ciężki boss. Let's go! Hej. Ej, ten miecz! Czy to jest Artorias? Mam taki... bo mam taki sam miecz! Co, ma rękę złamaną? Rycerz Artorias! Okej. Okay. Kurde, nie zdążyłem tarczy podnieść. Zwinny. Okej, on albo właśnie korzysta z mocy otchłani, albo właściwie nie jest sobą. Rozumiem, to wyglądało nie tak, jakby on zaczerpnął mocy, tylko jakby... W sensie mówię o tym wstępie do walki. Nie jakby zaczerpnął mocy, tylko jakby otchłań go pochłonęła. Jakie naskoki robi? Ja też tak chcę! Dobra, głupi moment sobie wybrałem na leczenie. Ja nie będę miał go ripostować, nie? Bo to się raczej mija z celem. O, bardzo ładnie. Sybowskie błogosławieństwo. Renata, to se ładuj ile chcesz. O! Okej, okay, prawie całą wytrzymałość mi zabrał. Minimalnie mi się udało. Dobra, kolejny divine. Uff, okej. Okay. Jest strasznie ryzykowne, co ja tutaj robię. Okej, okay, dobra, za mało wytrzymałości miałem. Jaki fuks! Jaki fuks! Minimalnie jakby trochę dalej postawił, to ja bym zginął. Właśnie, jak on to ładuje, no to ty ładuj w niego piorunem, a nie stoisz jak kretyn. Skaczę. To piorun. Dobrze. Jeszcze jeden strzał. I jest po nim. Z czegokolwiek. Za pierwszym podejściem! Artorias pokonany! Dusza Artoriasa!
O, ale patrzcie, inaczej wygląda. Kurde, taka czarna trochę. Taka jakby pochłonięta przez mrok właśnie. Aha, kolejna mgła. Ciekawe. Okej, to mogę wejść wyżej, ale to mnie gdzieś prowadzi? Chyba. Tutaj obok mnie to chyba zaprowadzi. Tam jest dziura. To raczej nie będę chciał to zeskakiwać. A, dobrze, dobrze słyszałem. Tam ktoś jest. Coś ostrze. Niestety nie mam klucza. A to trochę boli. Ciekawe, czego ominąłem, czy... O! Coś tu mamy. Teraz cyk, klucz. Trochę wątpię. No, dusza bohatera. Dobra, wypijmy za zwycięstwo. A właśnie, obczajmy też opis duszy. Dusza rycerza Artoriasa, ofiary otchłani. Dusza rycerza Lorda Gwyna Artoriasa, którego pochłonęła otchłań. Legenda, która głosi, że Artorias odparł otchłań, opowiada jedynie połowę historii. Wygląda na to, że został pokonany, lecz zachował honor dzięki nieznanemu bohaterowi, który jest prawdziwym zwycięzcą. Czyli dzięki mnie. Znaczy mnie, dzięki wybranemu nieumarłemu, czyli praktycznie każdemu graczowi, któremu uda się pokonać Artoriasa. O, jest. Jest dobrze, tak myślałem, tylko nie wiedziałem, czy ognicho jest tutaj, czy za tą ścianą. Spalmy je oczywiście. Ale rozpalmy je trochę bardziej, żeby odzyskać flaszki. I myślę, tak będziemy mogli zakończyć odcinek. Tylko jeszcze sprawdzę, co się kryje za... Jak ktoś tu wiadomość zostawił? Zanim się pożegnamy, to jeszcze obczaję, co jest za tą ścianą mgły. Okej. Ostatnie rozpalenie. Ciekawe, czy tutaj bym się mógł teraz teleportować. Ogród Sanktuarium, Sanktuarium Ulasyl. Nie, po co jest taka opcja teleportacji, bo to... Nie wiem, tak, że mordę, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Bo te dwie lokacje nie są tak daleko od siebie. No i dalej nie ma. No chyba, że Sanktuarium było tu, ale no trochę wątpię. Tam jest jeszcze wiadomość, coś obok. Dobra, obczajmy, co się kryje tutaj. Wejdź do sali odpraw! O! Dobra, wejdźmy. Fioletowy kryształ tchórza. Otrzymałem. Sala odpraw stoickiej bitwy. Stoicka bitwa dostępna jest jedynie w sieci. Pojedynek podium. Pojedynek ruiny. Aha, czyli walka sieciowa po prostu. Deathmatch w ruinach. Deathmatch na podium. A okej, okay, dobra. Czekaj. Po kolei. Możesz ustalić hasło, aby grać z określonymi przeciwnikami bądź sojusznikami. Pojedynki to walki 1 na 1, bitwy drużynowe 2 na 2 lub 3 na 2. 3 na 3. Natomiast deathmatch to... 4 lub 6 uczestników. No i pewnie każdy na każdego. Seria zwycięstw ulega wyzerowaniu, jeżeli gracz opuści salę odpraw. Usiądź przy niebieskim ognisku, aby określić liczbę uczestników i wyszukać rozgrywkę. Istnieją 3 rodzaje stoickiej bitwy. Pojedynek, drużynowa i deathmatch. Akurat no to powinno być trochę wcześniej. Ta bitwa ma limit czasowy. Na zakończenie zwycięzca otrzymuje wspaniałą koronę. Pewnie o deathmatch pewnie chodzi.
Gracz z największą ilością zabójstw otrzymuje wielką koronę. Przy równej ilości wszyscy otrzymują małe, czyli przy remisie. Wygrywaj raz za razem, a twoje imię zostanie wyryte na tablicy legend. Legendy pojedynków. Okej, czyli po prostu ranking. Dobra. Raczej nie będę tego grał na serii. Nie widzę sensu. Okej. I zobaczmy, co daje ten kryształ. Fioletowy kryształ tchórza. A, wyjdź z bitwy. Zwycięstwo w tej bitwie wiodło niegdyś do starożytnego Anorlondo, ale nawet bez udziału arbitra kapitulacja jest hańbą. W imię honoru wojownika nie spiesz się z użyciem tego kryształu. No ja najprędzej jakbym bitwę opuścił, to najszybciej po prostu bym zginął. Iluzja? No dobra. No tak. No, właśnie widzę, jaka iluzja. Kłamca. Ani cios, ani turlanie nie usuwa tej iluzji. Nie usuwa ściany. Tam coś na dachu. Parafia Ulasil. Dusza dumnego rycerza. Gdybym minimalnie większe obrażenia jakbym zadawał z tej broni, no. To bym jedną ręką mógł rozwalać. No, i oburączno to jest one shot. Okej. Tutaj. To jest skrót. Dalej. No, normalnie mogę iść. O, to co zostawił. Dużo odłamek tytanitu. Okej. Trochę useless dla mnie, bo w ogóle już broni nie wzmacniam, bo nie widzę w tym sensu. Kurde, 50 minut. O! O, jakiś czarujący. Co mamy tu? Dusza dzielnego wojaka. I to coś. Jezu, ile tu wrzasków. Kurde, najgorsze jest to, że ja nie mam dojścia. Dalej bym chciał grać. O! Mroczny duch wspaniałego, jak? Cesera? Cesara? Co to było? Orzeź ty, tchórzu hędożony! A to jest ten! Ty gnoju! Żryj ostrze mego miecza! Zdychaj. Wspaniały Chester. No, nie taki wspaniały jak to ostrze. No i zniknął. Że w sumie nie powinienem się nawet spodziewać uderzenia o glebę. To? Uważaj mimikra. Nawet słychać, jak to chrapie. To jest zabawne. Ale też widać, że łańcuch jest w moją stronę skierowany. Proszę. Nawet nie zdążył wstać. Wyryte bardzo dobrze. Przepraszam? Co ja właśnie zdobyłem? Napis wyryty w wielkim drzewie. Brzmi bardzo dobrze.
Głowa wyryta z wielkich drzew przez uwięzionego Gofa. Zawarł on emocje w każdej ukończonej rzeźbie, co pomagało mu osiągnąć osobiste oświecenie. Gdy ktoś dotknie głowy, zaczyna ona mówić, przekazując zawierzoną jej emocje. Ta głowa mówi bardzo dobrze. Przyjrzyj się jeszcze raz. Czy nie jest jowialna? Okej. Okay. Czekaj, ale to zniszczyłem? Czy to mam dalej? I mam. Okej, okay, czyli wielokrotny użytek. Na plus. Bardzo na plus. Tak naprawdę nie powinienem tutaj tak łaścić, no ale... Ja nie mam dość. Naprawdę. Dobra, biegiem. Biegiem do... Co się śmiejesz? Jezu, ale to byli kiedyś ludzie? Co się z nimi stało? Skaziła ich otchłań, czy jak? No, przypadkowy kopniak. Ale nawet się wpasował. On się tam bawi przy ognisku. Przy kominku bardziej niż przy ognisku. Też czegoś pilnuje. Serio? Druga taka sytuacja, jak to znajduje. Kurde, nie chcę mi się przenosić do ogniska, no bo jak się cofnę do ognika, będę musiał tu iść jeszcze raz. Serio, chciałem im zaskoczyć na pysk, no. O Jezu, ile ich tu jest! No tu się bez tarczy nie obejdzie, ale najpierw idziemy po tą czarującą. Akurat ona pada na strzała. Nie będę w to wchodził. Kłamca na wprost. Mhm. Pewnie ktoś znał pisał o iluzorycznej ścianie. No, chodźcie, chodźcie. I te kolejne czarujące, no. Dobra, z rozbiegu powinienem ich... Tak, z rozbiegu ich kładę. Oj, żeby zaraz chwilę ta na górze nie położyła mnie. Nie musiała. Zrobiła to moja głupota. Kurde. Ajajajajaj. Tak dobrze szło. Nic, no to gdzieś tam się spotkamy, jak to odszukam. O. Okej. Okay. W sumie trochę na jolo tu przyszedłem. Hej. Cierpienie. Boże, i ten wąż. Dobra, znikaj. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? No szczerze, nie chciałbym, ale... No dobra, niech ma. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Złota i ciemno-srebrna smuga. No, idź mi z tą wiadomością. Okej. Okay. Niewiele mi powiedziała. Okej, okay, co to za bronie są? Ciemno-srebrny sztylet używany przez Kiaran Ostrze Lorda. To jest Kiaran?
O kurde. Najpierw ofiara zostaje rozproszona oślepiającymi błyskami złotej smugi, a potem przebita zatrutym ostrzem tego sztyletu. Złota smuga, zakrzywiony miecz używany przez Kieran, ostrze Lorda, jeden z czterech rycerzy Lorda Gwyna. Kieran wymachuje swym mieczem w hipnotycznym tańcu, przecinając mrok złowieszczymi złotymi smugami. Nawet nie wiem, czy ja chciałbym to zobaczyć. Dobra, no jak na razie na ten odcinek to będzie tyle. Ja postaram się rozpocząć kolejny gdzieś tam, gdzie zginąłem jako ostatni debil. No, na ten moment odzyskam człowieczeństwo i zakończę odcinek. Tak więc do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym dalej będziemy eksplorowali to miejsce. Na razie.